Rano zadzwonił telefon od mojej znajomej, która ja odebrałem z... i ona usłyszała mój głos i rozpłakała się i powiedziała: Andrzej, spadł samolot. Nie wiem, gdzieś koło godziny, może 9:30, może 10:00, tego już nie pamiętam dokładnie, rozmawiałem z panem ministrem Jackiem Sasinem, który był na miejscu w Smoleńsku i w chwili, kiedy ja z nim rozmawiałem, to on znajdował się już na miejscu katastrofy, to znaczy stał przy szczątkach samolotu. Był bardzo wstrząśnięty, nie zapomnę tej rozmowy do końca życia. I on mi powiedział, że wygląda na to, że wszyscy zginęli. Ja tylko go zapytałem, czy widział pana prezydenta. On powiedział, że nie, więc ja to pamiętam, jak dziś powiedziałem do niego: Jacek, szukajcie prezydenta. Szukajcie prezydenta. I gdzieś około godziny 11:00 zadzwonił do mnie pan minister Lech Czapla, który pełnił obowiązki szefa Kancelarii Sejmu. I powiedział do mnie: panie ministrze, pan wie, jaka jest sytuacja. Więc ja powiedziałem, że oczywiście wiem, jaka jest sytuacja. I że w związku z tym pan marszałek zaraz wygłosi oświadczenie o tym, że przejmuje do wykonywania tymczasowo obowiązki prezydenta. Ja zapytałem, na jakiej podstawie. Na co pan minister mi odpowiedział, że na podstawie przepisu Konstytucji Rzeczypospolitej, który mówi o tym, co się dzieje w przypadku śmierci prezydenta. Więc ja zapytałem, czy ktoś z państwa, takie pytanie mu zadałem, widział ciało pana prezydenta. Odpowiedź była nie. Czy otrzymaliście państwo jakąś notę dyplomatyczną ze strony rosyjskiej informującą o tym, że pan prezydent nie żyje? Odpowiedział mi nie i powiedział do mnie: panie ministrze, ale przecież to jest oczywiste. Ja powiedziałem: nie, panie ministrze, dla mnie to nie jest oczywiste. I powiedziałem, że jeżeli pan marszałek Komorowski w takiej sytuacji wygłosi oświadczenie o przejęciu obowiązków, to będzie to dla mnie złamanie konstytucji. On się bardzo zdenerwował. Padło kilka nieprzyjemnych słów między nami, rozmowa się skończyła. A pamiętam jeszcze, że powiedziałem panu ministrowi Czapli: panie ministrze, no to co, to chcecie przejmować władzę na podstawie paska w telewizji? Na podstawie informacji, która jest na pasku, że prezydent Rzeczypospolitej nie żyje? Jedno wiemy na pewno, że nie ma pana prezydenta, czyli po prostu, że nie wiemy, gdzie jest. W związku z powyższym, czy nie słuszniejszym byłoby w tej sytuacji zastosować ten przepis Konstytucji, który mówi, że prezydent nie jest w stanie tymczasowo wykonywać swoich obowiązków. Realizacja tego jest związana z dosyć skomplikowaną procedurą, albowiem wtedy Trybunał Konstytucyjny musi orzec o tym, że marszałek Sejmu tymczasowo będzie wykonywał obowiązki prezydenta. I ja wtedy zadzwoniłem do pana ministra Jacka Sasina po raz kolejny i powiedziałem Jackowi, który był wtedy moim bezpośrednim przełożonym jako zastępca szefa kancelarii, jaka jest sytuacja, i pytając go, no, jakie mam zająć stanowisko. No, był bardzo zdenerwowany. Powiedział do mnie, jakby nie dał mi odpowiedzi, ale jak ja mu powiedziałem, jak zrelacjonowałem mu tą rozmowę, to powiedział: dobrze, mówi, dobrze zrobiłeś. Rzeczywiście w takiej sytuacji przecież nie można się na to zgodzić, skoro oni pytają. I ja go wtedy zapytałem, czy znaleźliście ciało pana prezydenta. On powiedział: Andrzej, nie byliśmy w stanie tego zrobić. Nie było specjalnie warunków, żeby wejść tam po prostu na to miejsce i poruszać się wśród tych szczątków. No bo po prostu, znaczy Jacek mi mówił, że po prostu tam był, to był tak, to były tak strasznie tam, tak,
Znaczy to było po prostu, tam było tak strasznie to wszystko wymieszane, te szczątki samolotu i szczątki ofiar, że no mówi po prostu, no, no nie byliśmy w stanie tam wejść. Mówię, rozmawiałem nie tylko z panem ministrem Jackiem Sasinem, ale również z kolegami, którzy tam z nim byli. A był tam Adam Kwiatkowski i z Adamem przede wszystkim rozmawiałem na ten temat. No Adam mi powiedział, że po prostu widok był taki, że on nie był w stanie jako człowiek po prostu tego wytrzymać, bo mówi, że no w pierwszym momencie, kiedy próbowali tam wejść, to mówi, to on zobaczył taką, no takie zmieszane, znaczy kawałek samolotu po prostu leżący, jakieś kabli, plątanina wystawała z niego, a na szczycie tego wszystkiego leżał korpus, bez rąk, bez nóg i bez głowy. W tej rozmowie Jacek mi powiedział, że nie byliśmy w stanie, no i powiedział mi, że chyba mi wtedy powiedział, że zamierza wracać jak najszybciej w takim razie, że rozważa to, że zastanawia się, co ma robić, bo ta sytuacja z tym, co tutaj działo się w Warszawie, bardzo go zaskoczyła, a miał świadomość, że de facto w tym momencie jest szefem kancelarii, czy wykonuje obowiązki szefa kancelarii, ponieważ no był jakby wtedy świadomy tego, że pan minister Władysław Stasiak najprawdopodobniej nie żyje, a w każdym razie, że nie wiadomo, gdzie jest, a regulamin kancelarii wyraźnie mówił, że pod nieobecność szefa kancelarii jego obowiązki wykonuje zastępca szefa kancelarii. Także pod tym względem sytuacja była klarowna i pan minister Sasin zdawał sobie doskonale z tego sprawę. Zastanawiałem się, co w tej sytuacji robić. No też odczuwałem impas duży związany z tymi naciskami, które szły na mnie z Sejmu i pewnym jednak założeniem niebezpieczeństwa tej sytuacji, no powtarzam jeszcze raz, że podkreślano kwestię bezpieczeństwa państwa w tych rozmowach wszystkich, które prowadziłem z przedstawicielami Kancelarii Sejmu. I zadzwoniłem, pamiętam, do pana ministra Granieckiego, do Trybunału Konstytucyjnego, po prostu pytając go, czy on nie uważa, że w tym momencie właśnie najlepszym rozwiązaniem jest to, żeby w tej sprawie wypowiedział się Trybunał Konstytucyjny, czyli ten przepis, którego zastosowanie ja proponowałem, że po prostu prezydent tymczasowo nie może wykonywać swoich obowiązków, bo nie wiadomo, gdzie jest w domyśle, i żeby jednak ten przepis zastosować, i nie spotkało się to z aprobatą ze strony pana ministra Granieckiego. I gdzieś, o ile pamiętam, około godziny 14 otrzymałem telefon kolejny od pana ministra Lecha Czapli, o ile pamiętam, był to pan minister Lech Czapla, który mi powiedział, że przyszedł telegram od prezydenta Miedwiediewa do pana marszałka, informujący o tym, że pan prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, profesor Lech Kaczyński, nie żyje i że również odbyła się rozmowa telefoniczna pomiędzy panem, o ile pamiętam tą rozmowę, pomiędzy mną a Kancelarią Sejmu, to o ile ja to pamiętam, to mi powiedziano, że była to rozmowa pomiędzy panem, telefoniczna pomiędzy panem marszałkiem Komorowskim a panem prezydentem Miedwiediewem. A w każdym razie na 100% pewny dzisiaj jestem, że mu powiedziano mi, że przyszedł i dokument pisemny, i dodatkowo odbyła się taka rozmowa telefoniczna na najwyższym szczeblu. No i zapytał się mnie wtedy pan minister Lech Czapla, jakby co ja na to. No ja miałem świadomość, że biorąc pod uwagę treść polskich przepisów, no to śmierć jest potwierdzona aktem zgonu, tak? Natomiast sytuacja była szczególna i znów było powołanie się z tamtej strony na kwestię bezpieczeństwa państwa. No i ja pamiętam, że wtedy powiedziałem, no cóż, no mówię, jeżeli pan prezydent Miedwiediew przysłał oficjalną notę dyplomatyczną informującą o tym, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie żyje,
no to ja rozumiem, że najwyższa władza Federacji Rosyjskiej tą informację ma absolutnie pewną i potwierdzoną, czyli że jest to fakt. No i powiedziałem, no to róbcie Państwo, jak uważacie. Jeszcze wrócę na sekundę do tej pierwszej rozmowy, bo ja pamiętam, że ja wtedy powiedziałem w tej pierwszej rozmowie z panem ministrem Czaplą, mówię, że czy macie jakąkolwiek notę dyplomatyczną od Rosjan? Oni mi powiedzieli, że nie. Wiem na pewno, że w czasie którejś z tych dwóch pierwszych rozmów, wydaje mi się, że z panem ministrem Czaplą, ja powiedziałem wyraźnie, chyba w czasie tej pierwszej rozmowy z panem ministrem Czaplą, ja powiedziałem wyraźnie, czy otrzymaliście jakąś notę dyplomatyczną od Rosjan? On do mnie powiedział nie. Potwierdzając coś, powiedział nie. Więc ja mówię, a MSZ otrzymał? Macie jakieś informacje z MSZ-u? On do mnie powiedział nie, ale to sprawdzimy. Ja mówię, no to właśnie wtedy powiedziałem, no to co, to chcecie przejmować władzę na podstawie paska w telewizji? No mówię, przecież to jest jakiś horror od strony prawnej. Jeszcze jak byłem w pociągu, to zadzwoniono do mnie z sekretariatu pana marszałka Komorowskiego, informując mnie, że na godzinę 16 pan marszałek zaprasza na spotkanie do siebie wszystkich członków kierownictwa kancelarii, którzy pozostali przy życiu. Pan marszałek, no, krótko powiedział, co się zdarzyło, o czym oczywiście wszyscy wiedzieliśmy, i powiedział, że w związku z tym przejął do wykonywania obowiązki, tymczasowo obowiązki prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jako marszałek Sejmu, że będzie się starał, że planuje to realizować tak, żeby jakby do minimum niezbędnego ograniczać wykonywanie tych obowiązków. No to było takie trochę zaskakujące, dlatego że zaraz po tym powiedział, że w związku ze śmiercią pana ministra Władysława Stasiaka on powołuje tymczasowo pełniącego obowiązki szefa kancelarii prezydenta w osobie pana ministra Jacka Michałowskiego. W tym momencie pani minister Małgorzata Bochenek powiedziała, no zaraz, ale przecież jest pan minister Jacek Sasin. I ja się wtedy włączyłem i mówię, no tak, przecież zgodnie z regulaminem kancelarii pan minister Jacek Sasin w momencie, kiedy szef kancelarii jest nieobecny, czyli zastępca szefa kancelarii, przejmuje do wykonywania wszystkie jego obowiązki. Więc pan marszałek na to nie zareagował w ogóle, powiedział tylko jeszcze raz, w związku z tym powołuje osobę tymczasowo pełniącą obowiązki szefa kancelarii pana ministra Michałowskiego. I o ile pamiętam, powiedział wtedy, że zrobię to jutro. Pan minister Sasin, relacjonując rozmowy z panem telefoniczne, wskazał, że podczas jednej z nich, gdy referował pan to, co się dzieje w Warszawie i swoje rozmowy z przedstawicielami kancelarii pana marszałka, użył pan dla opisu tego dramatycznego napięcia i tej sytuacji słowa bądź wprost, bądź omownie, że tutaj się dzieje zamach stanu, czy że tutaj się dzieje coś na kształt zamachu stanu, czy też, że tu jest atmosfera zamachu stanu. Mogę powiedzieć w ten sposób, no jako prawnik uznałem za coś niesłychanego, że przejęcie obowiązków prezydenta następuje w sytuacji, kiedy, czy miałoby nastąpić w sytuacji, bo proszę Państwa, o ile ja pamiętam, to w tym czasie, kiedy ja prowadziłem rozmowę z panem ministrem Lechem Czaplą, tą pierwszą rozmowę, to na pasku w telewizji szła już informacja o tym, że pan marszałek zaraz wygłosi oświadczenie. W związku z powyższym, marszałek był zdeterminowany do przejęcia, do wykonywania obowiązków prezydenta, nie wiedząc tak naprawdę, czy prezydent rzeczywiście nie żyje, bo nie było żadnej takiej pewności. Zresztą z późniejszych informacji, które pochodzą od osób, które tam na miejscu były, ja wiem, że wtedy absolutnie jeszcze ciała pana prezydenta nie odnaleziono. Około godziny 11. Że była to próba złamania konstytucji. To mogę powiedzieć. No ale patrząc na to z punktu widzenia politycznego,
no to jakiego innego słowa można tutaj użyć, zwłaszcza w takiej rozmowie pomiędzy no, dwoma kolegami, których ta sprawa jakby bezpośrednio dotyczy. No tak użyłem tego pojęcia.